Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. W dzisiejszym filmie poruszymy temat memory foam. Co to jest memory foam, powinniście doskonale wiedzieć, ponieważ często słyszycie tą nazwę w moich recenzjach, ale jeśli byście nie wiedzieli, już Wam tłumaczę. Memory foam to określenie często używane w przypadku słuchawek. Słuchawek audio, słuchawek dla graczy, szczególnie tych z wyższej półki. Chodzi tutaj po prostu o specjalny rodzaj pianki, którą wypełnione są nauszniki słuchawek. Ta pianka ma specjalne właściwości. Film ten powstał m.in. dlatego, aby obalić mity, ponieważ wiele osób bardzo błędnie interpretuje nazwę memory foam. Sądzą, że jest to gąbka, którą jak raz jakoś udusimy, to pozostanie w tym kształcie, po prostu zapamięta ten kształt. Tak tłumaczą sobie nazwę memory foam. Moi drodzy, wielki błąd. Memory foam jest faktycznie pianką, która zapamiętuje kształt. Stosuje się w słuchawkach, ale nie tylko, ponieważ bardzo często tego rodzaju piankę wykorzystuje się w materacach. W materacach, w poduszkach i są to materace, moi drodzy, kosztujące naprawdę wiele, ponieważ taki materiał po prostu nie jest tani. I co ma ten memory foam do siebie? W przypadku takiego materaca pod wpływem ciepła naszego ciała po prostu ten materac dopasuje się do naszego ciała, ułoży się, ubije tak, żeby było nam po prostu jak najwygodniej. I tak samo w przypadku słuchawek. Muszle tych słuchawek dopasują się do naszej głowy, do naszych uszu, tak żeby po prostu przylegały jak najpełniej, zapewniały maksymalny komfort. Ale co się dzieje po ściągnięciu tych słuchawek, czy po wstaniu z takiego materaca? Ten materac, te słuchawki powracają zawsze do swojego pierwotnego kształtu. Tak więc nie ubijają się, ponieważ to by było kompletnie bezsensowne. Jedyne co się ubija, to wypełnienia w tanich słuchawkach. No niestety w droższych niekiedy po dłuższym czasie też potrafią się deformować, ubijać. Natomiast pomyślcie na logikę. Macie słuchawki takie jak SteelSeries, Siberia, Elite, Prism, czy chociażby SteelSeries Siberia V3 Prism, ten taki model bardziej znany. I słuchawki mamy jedne za 600, te mamy za ponad 800 zł. I moi drodzy, kupujemy takie drogie słuchawki, zakłada je na chwilę nasz kolega, one dopasowują się do jego głowy i już są do wyrzucenia, ponieważ się do niego dostosowały, zapamiętały kształt jego głowy. Totalna bzdura, sami przyznacie. W takich słuchawkach właśnie o to chodzi, żeby ta pianka się nigdy nie ubiła. Zobaczcie sobie sami, ja te słuchawki testowałem i w dalszym ciągu jest to po prostu jak nowe, jak ze sklepu, jak wyjęte z kartonika. Nic innego nie da się tutaj powiedzieć. Nie ma tutaj żadnych ubić, żadnych gnieceń. Po prostu pianka najwyższej jakości. Ma ona też to do siebie, że jest po prostu bardzo, bardzo miękka i bardzo elastyczna. Czyli po prostu zapewnia nam maksymalny komfort. Tak więc myślę, że ten film troszeczkę Wam przybliżył temat memory foam. To określenie będzie się jeszcze pojawiało w testach. Mam nadzieję, że w coraz większej ilości słuchawek ci producenci będą stosować tego typu wypełnienie. Ponieważ ja osobiście je po prostu uwielbiam. Jest to świetny materiał. Kupując takie słuchawki, no niestety płacimy więcej, ale mamy pewność, że będą mega komfortowe i po prostu nam się nie ubiją. Chociaż mam też nadzieję, że z czasem ten materiał stanieje i będzie powszechny też dostępny w takich słuchawkach po na przykład 80-100 zł. Zobaczymy, może kiedyś. Natomiast podsumowując, pamiętajcie, memory foam zapamiętuje kształt, ale tylko w czasie użytkowania. Potem powraca do swojego pierwotnego kształtu i nadaje się świetnie do dalszego użytkowania. Tak więc w dzisiejszym filmie na temat memory foam myślę, że to by było wszystko. Przykłady słuchawek z memory foam znajdziecie sobie chociażby w opisie filmu. Tak więc zapraszam do zapoznania się. A tymczasem zapraszam Was też na mojego Facebooka i do playlist. Tam macie mnóstwo, już około 400 filmów na kanale. Pozdrawiam Was, cześć!